Piątek 25 listopada był bardzo gościnnym dniem na Siedleckim Uniwersytecie, a organizowany w tym czasie Dzień Otwarty na stałe wpisał się w kalendarz uczelni. Taki Dzień Otwarty na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach wpisał nam już się w tradycję listopadowych spotkań z młodzieżą, która potencjalnie może podjąć studia na naszej uczelni. Jest to taki moment, ten listopadowy piątek, to taka chwila, kiedy uczniowie w szkołach gimnazjalnych podejmują takie ostatnie decyzje, a szukają też podpowiedzi. Ciągle jeszcze nie do końca wiedzą, co chcieliby dalej studiować. W budynku Wydziału Humanistycznego przy ulicy Żytniej 39 w Siedlcach na młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych, rodziców i nauczycieli czekali przedstawiciele wszystkich wydziałów i kierunków studiów, a także sami studenci. Zachęcali do zapoznania się z pełną ofertą edukacyjną siedleckiej uczelni oraz zasadami rekrutacji na przyszły rok akademicki. Wymyśliliśmy sobie taką koncepcję dni, które składają się z dwóch części. Jedna część to jest taka stricte wystawiennicza część, gdzie każdy z kierunków prowadzonych na naszej uczelni ma szansę porozmawiać z kandydatami, spotkać się z nimi, pokazać co robią, poopowiadać, a na stoiskach są i studenci, i wykładowcy, więc rzeczywiście jest taki przekrój, kiedy można poznać, jak wygląda uczelnia od środka. Wiecie, dlaczego wybraliście ten kierunek i ogólnie jak jest tutaj na uniwersytecie? No to tak, wybrałem ten kierunek z tego względu, że się od dziecka interesowałem historią. Więcej już tak w gimnazjum więcej myślałem, żeby studiować historię. No i po prostu z zainteresowaniem tutaj przyszedłem. A że się akurat udało, więc kontynuuję inną swoją naukę. Profesorzy są naprawdę bardzo ludzcy, mili dla studentów i z chęcią pomagają. Nasi wykładowcy mają bardzo pozytywne podejście do studentów, a także ogląd źródeł w Siedlcach no, jest dosyć spory. Wykładowcy bardzo chętnie pomagają, interesują nas samych. Nie tylko wiedzą, która jest na wykładach do bieżącego materiału, ale pomagają nam znaleźć nasze własne zainteresowania, na przykład umożliwiając różnego rodzaju wolontariaty w placówkach takich jak archiwa, muzea. W naszej pracy stawiamy na aktywizację młodych ludzi z tego powodu, że obecnie pracodawca oczekuje doświadczenia, takiej umiejętności radzenia sobie w kontaktach z ludźmi i jak pokazuje przykład, wydaje mi się, że podejmujemy właściwe działania, bo ci ludzie są bardzo aktywni, oni są kreatywni, oni wymyślają, co chcą robić. Studenci prezentują tutaj nasz kierunek w nadziei, że rzeczywiście zachęcą przyszłych absolwentów szkół średnich do studiowania na naszym kierunku, który jest no niewątpliwie atrakcyjny. Obecnie mamy projekt ministerialny, który studiuj i pracuj, prawda, drogi do przyszłości, studiuj i pracuj. I w ramach tego projektu studenci mają dużo ciekawych wykładów oraz wyjazdy zagraniczne. Wyjeżdżają studenci do trzech miast, do Edynburga, angliści, germaniści wyjeżdżają do Berlina, natomiast filolodzy rosyjscy wyjeżdżają do Sankt Petersburga. Jak wiadomo, filologia angielska jest kierunkiem bardzo przyszłościowym. Znajomość języka jest bardzo ważna. Ogólnie uczelnia będzie proponowała takie specjalizacje jak filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi. Ja na przykład korzystałam z modułu nauczycielskiego, miałam praktyki w szkole i naprawdę pozwoliło mi to tak jakby odkryć swoje powołanie, bo teraz mam zamiar być nauczycielką. I myślę właśnie, że uniwersytet daje bardzo dużo możliwości, żeby właśnie odkryć to, co chce się robić w przyszłości. Mi się zawsze ten uniwersytet bardzo podobał. Głównie z tego względu, że Siedlce mają swój urok. Nie są dużym miastem, są spokojne, ciche. I jeśli ktoś tak jak ja wychował się na wsi, to jest to troszkę łagodniejsze przejście. A z kolei w Warszawie to zawsze tacy ludzie się czują troszkę zagubieni. Co zatem proponuje Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny swoim przyszłym studentom? Pracujemy nad kolejnymi kierunkami. W tym roku chcemy zaproponować pielęgniarstwo, logopedię. Są kolejne kierunki w przygotowaniu, które mamy nadzieję, że będą mogły też wystartować w tym roku akademickim 17-18. To dotyczy na przykład kierunków inżynierskich, które w tej chwili, rzeczywiście te kierunki techniczne no, są bardzo potrzebne, także na naszym regionalnym rynku pracy. Dynamiczny rynek pracy wymaga też od uczelni dużych zmian. Stąd też pojawiają się kierunki, które trwają 2 cykle, 3 cykle, ale potem znikają, bo trzeba je zastąpić nowoczesnymi, bardziej dopasowanymi do tego, czego wymaga rynek pracy.